Grzybki pogotowane. Muszę je teraz zapakować w słoiki. No i dopiero gdy będę miała je w słoikach, to będę wiedziała, ile potrzebuję mniej więcej zalewy, żeby te słoiki zapełnić. Natomiast tak na oko, to wiecie, chłop w szpitalu. No i cóż, no, ciężko powiedzieć. Dużo ich nie ma. Tak wyglądają maślaczki pstre, zobaczcie. Takie trochę ściemniały, natomiast tutaj mamy podgrzybka brunatnego, no i dalej jest brunatny. No i płachetka nabrała takiego brązowo-szarego, wpadającego lekko w niebiesko-zielony. Trudno powiedzieć, co to za kolor. Zobaczcie tutaj od środka. No ale dobra. Biorę się za pakowanie i za mierzenie, ile ja potrzebuję właśnie do tych grzybków zalewy. Czternaście 20 ml, ale 20 ml nie wejdzie. Wejdzie jakieś 150 albo 100. 100 ml, 14, nie, 1,5 litra. Dobra, i już mniej więcej wiem. To teraz przygotuję sobie zalewę. No i jak zwykle okazało się, że myślałam, że mam włączoną kamerę, a się okazało, że jest wyłączona. Także nie będę was zanudzać głupotkami. Tu mam przygotowane nakrętki. Pozakręcamy. I kochani, niektórzy jak na gorąco zalewają, to już nie pasteryzują. Ja się zastanawiam, czy po prostu tak 5 minut tylko nie zagotować tych słoiczków już, bo mam wrażenie, że ta zalewa niby wrzała, a jakaś taka mało, jakby to powiedzieć, mało gorąca. Chyba daje radę zakręcać. Więc chyba je jeszcze wrzucę do garczka i zagotuję. No i chyba na tym będzie koniec. A w następnym odcinku pokażę wam, będzie to pewnie bardzo mikrokrótki film o tym, jak robiłam pierogi, nie pierogi, co ja opowiadam, jakie pierogi, nie pierogi, a kotlety grzybowe, też z płachetki. Zapraszam kochani do następnego filmu, a tymczasem żegnam się z wami.
I do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Pa, pa!